Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj u nas jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych, czyli MMA i skoki narciarskie. Łukasz Juras-Jurkowski w rozmowie z nami odpowiedział m.in. na pytanie, dlaczego zawodnicy z KSW nie trafiają do federacji UFC. Rok 2013 się kończy i nasuwa mi się takie pytanie. Czterech Polaków w UFC, natomiast taki klasyczny, typowy fan MMA oglądający galę KSW może się zastanowić, dlaczego nikt z KSW nie jest w UFC. Czy to znaczy, że KSW promuje zawodników słabszych od tych, którzy się biją na innych galach? Czy też może zawodnicy mają takie dobre umowy, że UFC nie może ich przebić? Ja myślę, że to nie o to chodzi, ale faktem, że to ciekawa statystyka jest, że czterech Polaków w UFC i żaden nie przecierał ringów KSW. No, Daniel kiedyś tam na początku, ale jakby nie było, został zwolniony. Zresztą my lobowaliśmy, aby Daniel wrócił do KSW. Trochę chłopaki też przespali, mam wrażenie, Daniela Miarańczuka, no teraz jest za późna. A zobaczymy, jak potoczą się kariery. Coś w tym jest. Chłopaki z KSW, Martin i Maciek, mają całkowicie inny plan na promocję swoich przede wszystkim zawodników. Dla nich cała historia, otoczka, cały marketing wokół zawodnika jest czasami ważniejszy niż dobór rywali, z którymi oni rywalizują w ringu. I to nie jest żadna tajemnica, bo oni też zresztą to gdzieś tam przyznawali, że dla nich ważniejszy jest bohater niż sama walka. I jak pokazuje 2013 rok, no nie mylą się w tych swoich ocenach. Potrafił wypromować Mameda Khalidowa do formatu już nie tylko gwiazdy sportu, ale i gwiazdy powoli show biznesu, mimo że nie lubię tego słowa. Mamed jest chyba najbardziej obecnie popularnym zawodnikiem MMA w Polsce i będzie przez najbliższe kilka lat. Jego osoba tak naprawdę pokazuje gdzieś ten trend, dlaczego zawodnicy KSW nie do końca idą do UFC, chociaż tak Janek Bochowicz, jak i Michał Materla jak najbardziej deklarują, że ich celem jest UFC, a KSW jest przystankiem. Piotrek Strus zresztą też o tym powiedział głośno. No i gdzieś tam promocja troszeczkę ich spadła, wiadomo. Ale zawodnicy, którzy decydują się, aby bić się dla KSW, to przykładem jest najlepszy Mamed. Mają tutaj bardzo dobrze, mają tutaj bardzo dobre kontrakty, zarabiają kupę siana, mają swoją popularność i ja absolutnie bym to nie negował, ani jakkolwiek nie robił sobie żartów z tego, że zawodnicy KSW nie idą do UFC. Myślę, że w perspektywie najbliższych miesięcy może się to zmienić. Dobrze, a teraz w tym roku objąłeś stanowisko głównego coacha w Nastula teamie. Powiedz mi, jak byś ocenił pod kątem trenerskim ten rok w MMA dla Ciebie? Przede wszystkim ja się cieszę, że w Polsce powstaje bardzo dużo klubów, nie tyle klubów MMA, bo też oczywiście jest dużo takich jakichś dziwnych tworów, że ktoś nagle, kto robił wcześniej karate tsunami na przykład, od jutra robi klub MMA i na podstawie YouTube'a pokazuje komuś tam wciskając kit, że to jest MMA. Powstaje coraz więcej klubów z takim fajnym planem, z metodyką treningową, z całą infrastrukturą związaną z klubem MMA, bo to też trzeba gdzieś tam mieć troszeczkę jakieś klatki, troszeczkę sprzętu do tego sportu. Coraz więcej zawodników trenuje bardzo profesjonalnie. Ja się cieszę, no jako trener, ja trenerem jestem już kilka lat, ale teraz już mam okazję pracować również z grupą takich zawodników pro i to jest dla mnie mega wyzwanie, z czego ja się cieszę. I doczekaliśmy się w 2013 roku naprawdę takich fajnych gymów, zawodników z bardzo dobrym poziomem sportowym, sponsorów w końcu, którzy chcą pomagać zawodnikom się przygotowywać. Oni mają zadanie trenować i no ja jestem od tego, żeby tam dostarczyć narzędzia, ale w Polsce jest kilku naprawdę bardzo dobrych trenerów, począwszy od Szymona Bonikowskiego, Pawła Derlacza z Arachionu, którzy moim zdaniem robią kapitalną robotę. Zresztą wyniki zawodników Arachionu pokazują, że jakbym miał klasyfikować trenerów w Polsce, no to oni są numerem jeden i mam nadzieję, że z roku na rok będzie jeszcze coraz lepiej, coraz więcej takich fajnych, nowo otwieranych klubów MMA. Jesteś niezależnym dziennikarzem, bo potrafisz skrytykować i właścicieli KSW i Krzyśka Jotkę za to, że popełnił błąd w sędziowaniu na PLMA i tak dalej. Powiedz, miałeś kiedykolwiek jakieś problemy z tego, że tak nie boisz się, że tak powiem, mówić to, co myślisz? Znaczy, wiesz co, szyby nikt się nie wybijał, samochodu nikt mi nie rysował, także chyba nie możemy mówić o problemach. Oczywiście jest kilka osób, które nie do końca zgadzają się z krytyką, uznają, że jeżeli ja coś krytykuję, to po prostu się czepiam i jestem nieobiektywny z jakichś dziwnych względów. Otóż nie, no, są
dobry przykład, no bo nie ma tajemnicy, że dla Maćka i Martina, mimo że spędziłem 8 lat u nich w ringu, gdzieś moje opinie, jeżeli są negatywne, a ustalmy, że tych pozytywnych jest zdecydowanie więcej, bo oni na te pozytywne przede wszystkim zasługują, ale czepiam się detali, czepiam się jakichś głupot, które mi nie pasują. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, niczym absolutnie nie kierowane i oni mają problem z przyjmowaniem krytyki, troszeczkę niebezpiecznie idąc w stronę, no nie wiem, może sekta to złe słowo, ale wiesz, chodzi, jak jesteś z nami, to jest okej, okay, jak nie, to jesteś wrogiem numer jeden i to jest bardzo złe, to mi się nie podoba. Z drugiej strony potrafię skrytykować Mirka Oklińskiego, z którym miałem wiele lat na pieńku, tak? Z chłopakami się przyjaźniłem przez tyle lat i mam nadzieję, że kiedyś tam wrócimy, siądziemy do przywódcy i sobie wszystko powyjaśniamy, ale z Mirkiem Oklińskim potrafiłem go skrytykować, po czym Mirek dzwoni do mnie i mówi, spotkajmy się na kawę i spotykamy się i rozmawiamy o tym, co mi się nie podobało, co można zrobić lepiej na tej zasadzie. To jest bardzo fajne i większość jednak ludzi tak to odbiera, że moja krytyka pomaga im zrobić na przykład lepszą galę, lepiej zaopiekować się zawodnikami. Krytyka zawodników, mam wrażenie, że czasami, bo też takie mam gdzieś tam potem wiadomości, pomaga im lepiej trenować i wiesz, to jeżeli ktoś ma problem z moim zdaniem, tylko i wyłącznie moim subiektywnym zdaniem, no to nie jest mój problem, tylko to jest ich problem. Sezon narciarski nasza kadra skoczków rozpoczęła bardzo dobrze. Czy do końca uda im się utrzymać dobrą formę i czy Kamil Stoch wygra turniej czterech skoczni? Na te pytania odpowiedział nam Apoloniusz Steiner. Panie prezesie, po pierwszym i drugim miejscu Kamila Stocha, czy można powiedzieć, że jest to wreszcie taka forma, żeby ktoś po Adamie Małyszu włączył się do walki o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni? Tak, nie tylko po zwycięstwie, ale po tej realnej ocenie poziomu sportowego, jaki prezentuje Stoch. Neustadt to było już 8 zwycięstwo w Pucharze Świata, no to już jest zawodnik liczący się i wchodzi do grona tych najbardziej znanych zawodników. Oczywiście ta forma to nas upoważnia do tego, żeby sądzić, że na turnieju czterech skoczni będzie jednym z głównych takich pretendentów do podium. Ale jest też kilku innych bardzo mocnych zawodników, w związku z tym oczywiście to nie jest nic pewnego. Ważne, że Kamil jest w tej chwili na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej, a to go ustawia na liście wśród tych najlepszych, a z doświadczenia wiemy, że na ogół ci najlepsi otrzymują jakieś tam te najlepsze warunki atmosferyczne, zawsze tak jakoś trafiają, a poza tym jury stara się tych najlepszych nie puszczać w bardzo złych warunkach, raczej się tam troszkę wyczekuje. To daje pewne fory. Do tego jest jeszcze Engelberg, więc pozycję Kamil Stoch może jeszcze poprawić do startu w turnieju czterech skoczni. A turniej czterech skoczni jest tak blisko, że z formą sportową nic się już nie powinno wydarzyć. Jeśli chodzi o innych naszych zawodników, to chyba Żyła i Kot prezentują najrówniejszą formę, a reszcie chyba troszeczkę jednak brakuje jeszcze tych spokojnych treningów na śniegu. I panie, mam takie, czy teraz już ta kadra trenowała w zeszłym tygodniu w Zakopanem, czy jak wyglądała sytuacja, czy skocznia Wiśle też już jest przygotowana, czy jeszcze nie udało się przygotować ze względu na warunki? Przed Engelbergiem wszystkie zespoły będą potrzebowały spokojnego treningu. W tej chwili mamy już w Polsce przygotowane 3 skocznie, czyli skocznia w Szczyrku, skocznia w Wiśle Malince oraz w Zakopanem. Trener Kruczek planuje treningi te ostatnie przed Engelbergiem zrealizować w Szczyrku na skoczni 90-metrowej, żeby przywrócić technikę skakania, żeby znowu wskakać te dobre skoki, te najlepsze skoki, bo generalnie z całej grupy trzeba być zadowolonym. No jest w Pucharach Świata 4, 5 zawodnicy wchodzili do czołowej 30 i to jest bardzo ważne. Natomiast trzon kadry już się nam na ten sezon ukształtował. Jest to Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciek Kot. Pozostali zawodnicy, no powiedzmy sobie, że prezentują wysoki poziom, ale w tych ostatnich konkursach w Neustadt widać było jak troszeczkę, jak gdyby para zeszła, czy z Janka Ziobry, czy z Krzysia Miętusa, ale za to tendencję zwyżkową zaczyna pokazywać Klimek Murańka. Stefan Hula w Rena w Pucharze Kontynentalnym zajął miejsce 2. i 10, więc być może znajdzie się też w tej reprezentacji kolejny zawodnik, który no naprawdę w tej chwili dobrze skacze, ale tak naprawdę kogo zabierze trener do Engelbergu będzie zależało od tych treningów w Szczyrku. No właśnie Puchar Kontynentalny, tam Stefan Hula tylko pokazał się z dobrej strony, a ta nasza
powiedzmy taka druga grupa ze zniszczonym biegunem, chociaż trudno go nazywać teraz drugą grupą, i kłuskiem pojechała na uniwersjadę. Dlaczego stawiamy uniwersjadę ponad dobrze obsadzony Puchar Kontynentalny? To jest polityka startowa trenerów, która była zaplanowana wcześniej. Akurat w tym wypadku dobrze się stało, bo na uniwersjadzie jest możliwość odbycia treningów na dobrze przygotowanych skoczniach. Tam są przerwy między zawodami, w związku z tym to był też taki główny cel, udział w uniwersjadzie, ale też spokojny trening, i to zadanie jest realizowane. Natomiast w Rena wiemy, że były warunki pogodowe bardzo trudne, że tam sypał śnieg, że jeden z konkursów został zupełnie odwołany, więc to był taki troszeczkę szarpany wyjazd i w tych trudnych warunkach te wyniki też nie do końca są obiektywne. Nasi zawodnicy, którzy tam pojechali, ale pojechała trzecia grupa, naprawdę trzecia nasza reprezentacja, młodzi zawodnicy, oprócz Stefana Huli. W związku z tym te wyniki są takie, jakie są, ale dobrze, że nam się tam pokazał Stefan Hula, który już w Kusamo, w tym przerwanym konkursie, który był, zajmował przecież, prowadził tam w tej klasyfikacji, i w związku z tym kolejny zawodnik nam się pokazał na wysokim poziomie. A teraz jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na treningach, i myślę, że znajdzie miejsce w Engelbergu. I to już wszystko na dziś. Życzymy Wam wesołych świąt, a w nowym roku wysokich kursów i samych wygranych. Cześć!